Okej, okay, a ja zaczynamy. Dawajcie, są gotowi. Simki z kabaretów za to. No więc zobaczmy, rozpoczynamy mecz. Rundy trzeciej, ramienki przegranej. Krzysiu kontra Cultural Lemur. Krzysiu ze spóźnieniem, ale Cultural Lemur chciał na niego poczekać, więc a to mamy. Za to w tym patchu zresztą, ale myślę, że dalej jest mega silny. Za to, tak, przypomnijmy, że za to po obecnych zmianach dostał debuffa. 9 sekund musi czekać na Ediego, jeżeli on zginie podczas meczu. No, ale jeżeli za to jest ogarnięty i przyzywa Ediego praktycznie pod koniec meczu, to nic mu to nie zmieniło. Póki co Shishu wykrywa w tej ofensywie. Zobaczmy, RST od za to. Tak, rzut RC użyte. Przepraszam, chciałeś coś użyty. O, i pierwsze coś tuszko dla Sina. Zgadza się. Ogółem, ostatnio Shishu zwracał uwagę na to, żeby więcej z XP korzystać. Zobaczymy, no, czy mu się to opłaci. Też zauważyłem, chyba po meczu ze mną i w poprzednim. Kto z nim wtedy krzał? Ale counter potężny. Chyba Coconut, tak, Coconut. No, Shishu ostatnio bardzo dużo trenował, to teraz widać, ponieważ reakcje ma zupełnie inne niż w poprzednich meczykach. No, zobaczmy, DP użyte tymczasem jest Wall Sprat i Warbreak, z tego Wild Assaulta, więc mamy Hard Knockdown. Wow, duże zmiany poprzednim Shishu. Ale 200 IQ play, nie? A teraz to giga tak. Zmiany! Ty, ja Cultural Lemura dawałem jako faworyta. Ale nie? Ja ci mówiłem coś, widzisz? Ty mnie nie słuchałeś. Widzisz? Ja dalej uważam, że Shishu jest mega mocny. Nie masz racji. O, to proszę. Ale wiesz co, tym razem masz rację, Pitek. Widziałeś? Tak raz na stoś masz rację. Dzięki. Nie ma za to. Ale flaga. Szkoda, że nie polski, nie? Ale nadal. Kurczę, bardzo, no. Akurat pod Sina mogłem sobie zmienić tego. Ustawić sobie modę. Polska dla Polaków. Albo Watykanu. Nie. No tak. Papieża na fladze byś sobie ustawił. Krybówkowy Sin. Gdzie jest fucking flag? Za to bez Ediego na ofensywie. Niestety nic dużo nie pokaże. Burs zużyty. No o, nice. Pikombo w powietrzu. O, rzutasz się kolejne użyte. O, Krzysiu, ale graby, nie? Proszę nie powiedzieć, że plejada grabów w tym momencie. Nie, no to jest punish albo counter. Jest, cross. Bardzo ładny combo w tym momencie w wykonaniu Cultural Lemura. Skrosapowany w tym momencie, no przeniósł go na narożnik swój. O, tutaj chyba z input poleciał. Cultural Lemur. Nie był crossa, tylko po prostu go przeniósł. Krab na Wall Splacie, to to było. Chyba chciałem go potraktować z Dusta i po prostu zmisklikował. Ładny grab w tym momencie od Shisha, wybejtowany Cultural Lemur, czy jeszcze burs na jego koncie. No i teraz przybity do rogu, zobaczmy, jak sobie poradzi Shishu. Eddie w ofensywie. No, counter jest bardzo ładny burst, w tym momencie Eddie się ładuje, krab, no, stoi odbity. Ciekawe, skąd ten counter w ogóle? Myślę, że 6P chciał pikmin. No, tym razem się sprawdza to, co ty powiedziałeś, Baka. Bardzo ładna ofensywa, bardzo ładny pressure w ogóle od tego za to. Ma mega ładne kombosy na tym za to i to widać. 1-1. On potrafi, nie wiem, czy jeszcze to wcześniej pokazywał, ale jak ze mną grał, to on potrafi na full screenie skombosować Warbreaka. Mamy kibiców Shishu. Piechara kibicuje Shishu, chociaż jego wieloletnim przyjacielem jest Cultural Lemur. Może to jest takie honorowe zagranie. No i mamy, rozpoczynamy się. Trzecia runda dzisiejszego spotkania. W tym momencie od początku już dwa bursty zużyte.
No nie wygląda to za dobrze dla Shisha, chociaż teraz bardzo dużo rekompensaty Shishu na te combo. Nie dokończył niestety kombosa i przez to nie przebił za to. O, ten counter! Kutro Lemu się chyba nie spodziewał jeszcze tego dodatkowego ataku z góry. A i to DP. Mhm. Ajajaj. Maszerka trochę. Lemu już zapomniał. Maszerka. Zapomniał chyba, że ma. Tak, Lemur próbuje wymaszować jakoś Shisha, który do niego podchodzi na wake-upie i przez to mamy tyle kontr. No zobacz, znowu ten overhead tutaj nieobroniony. Ale wiesz, ten overhead mega mocny, bo on też ładnie bursztuje w czaby. Bo jest Sin jest wtedy w powietrzu i przez to nie można go złapać. Brak kontynuacji tego combo. O, teraz Shinki. No i Lemur raczej nie powinien tego przeżyć. Kampę. Czy zrobi comeback? Jest tylko Monster, Eddie w ofensywie, jest combo. Zresztowany. Jeszcze yellow! No, jest złapany! Jeszcze jest ta kontra, Jezus Maria! Kultura Lemur wraca jeszcze do tego meczu. Nie, Elkhand złapał. Złapał go. Ja okay. Mówię, Elkhand jest mega potężny. Już się bałem, nie? Że Kultura Lemur jednak wróci tutaj, bo Shishu miał dosłownie na 3/4 HP. Ale widziałeś, dosłownie za to Lemur miał dosłownie 1 HP, kiedy Shishu miał 90. No. I on się jeszcze odwrócił na niego. Za dużo kontr tam weszło, ale widać, że troszeczkę zawodnicy próbują na siebie maszować w momentach, w których nie powinni, chyba że akurat zostaną poralnie zaskoczeni, natomiast za to nie radzi sobie z presją od Shishu, tak. Jeżeli ona wejdzie. Więc zobaczymy. Lemur bardzo lubi używać down P i na każdy mecz praktycznie to używa, z tego co zauważyłem, jak z nim grałem. A Shishu uwielba po prostu robić grzaby i DP na wake-upie. Więc świetnie się dopełniają. Kwestia dostosowania się, adaptacji, myślę, na ten moment. Zobaczymy, kto zrobi to szybciej. Bardzo ładny Mitty teraz wszedł od Zato. Tam Shishu próbował coś wymaszować. Nie jestem do końca pewien, co być może graba. O, jest przybicie z zabójstwem. Jak tam, Baka, jesteś? jestem, tak, posłucham co. Tak, cichutko. Warto było. Musimy częściej tak robić. Chciałeś komentować, to teraz komentuj. Nie, właśnie jest git. Sam zaproponowałeś to, żeby w trójkę komentować, a jest komentarz we dwójkę. Chciałeś pewnie ten. No właśnie. Wręczyć się Cortisem trochę. Nie pozwolę ci na to. Nie. No, dobrze, ja przez kolejne dwa mecze nic nie powiem. Nie. Jest git, ja tam coś mówię czasem, powiem, o, ale zagrał, albo, ale obronię. To nie jest komentarz. Ale pod ścianą. No co ja mogę więcej powiedzieć? Jakoś nie lubię tak komentować. Walnął six pin na łeb. Opisz postać może. No to tak, za to biała, raczej żółte włosy ma, używa żaby do ataków. Często 6P. Taka czaszka mu występuje na 6P. Sin ma flagę. Ale kontra w tym momencie. Kontynuuj. Pressure. Okej. Okay. Tak jak mówię, jak dobrze zarządzasz tym literzem Diego, to ciągle go masz. No, ładnie sobie poradził Kultura Lemur w tym momencie, ale... Shishu zrekompensował się z tym damage'em. O, ależ piękna obrona teraz przed burstem, ojej! Ależ piękna obrona przed burstem. Shishu w tym momencie bardzo dużo nauczył się z tego, co Kultural Lemur robi ogółem. I robi to za często. Bardzo dobra blokada w ogóle przed tym, czym próbuje zaskoczyć Kultural Lemur. No, to be honest, brakuje mi troszeczkę od tego za to atakowanie od góry. Tak jak to za to potrafi robić, nawet z użyciem RC jakiegoś być może. Bardzo... Wiesz co, bo oni też zmęczyli mu latanie, co nie? I wcześniej mógł sobie polatać i pobejtować kilka 6P i DP. Aktualnie to nie ma tak łatwo, bo jak skoczy, to praktycznie znaczy, po sekundzie musi spadać. Chodzi mi o to, że jest bardzo stacjonarny Lemur. Tak. Zgadzam się. On gra mega defensywnie. Tak. I to jest coś, co mi prawdopodobnie u niego przeszkadza. Jest opcja w ogóle, żeby się wystrzelić tym za to.
Widziałem, co parę razy ludzie robili na mnie. A, że z tego, jumping dusta, tak? No, i wtedy burs i się dosłownie jak pocisk wystrzelił wiesz przeciwnika i to tak to potrafi zaskoczyć. Widziałem, to tak, ale to dużo postaci tak umie. To jest zabawne. Śmieszne strasznie. Ej, mógł go za to zgrabować, dlaczego tego nie zrobił? Używaj dusta do tyłu albo do przodu. To wtedy grabujesz za to. Ale mu bombę zasadził. Ja myślę, że może po prostu woli używać dumpę, bo czuję się wtedy bezpiecznie, bo ja nie wifuję nic praktycznie. No o. Tak, ale... To obrona przeleci. Jest, leć kolejny miecz. Żaba nie trafiła. Żaba. Ale ubronił się przed tą żabą. No niestety niewystarczająco, bo tym razem Shishu upada. Ale za to bardzo mało HP na koncie, więc to jest bardzo równy mecz, jak mi się wydaje. Ładny grab. Też tak uważam. Okej, okay, żaba leży. Zobaczmy. Teraz kontra niewykorzystana, wymaszowany jeszcze Shishu. O boj. No, chciał złapać, ale był za daleko. Shishu może mieć do siebie pretensję, że kompletnie nie wykorzystał tej sytuacji, bo za to był bez żaby, praktycznie osłabiony, był cały czas w rogu, a Shishu po prostu zwifował wszystko, co jest możliwe na Asinie. Dust trafiony o dziwo. Lemur też teraz dużo nie zrobił. No jest grab. No ale jest. Zagrał, nie? Po jednym serduszku. Ale zagrał z tym Arcee ładnie. Ten Sin. No. Ale aktualnie ten Arkhan tak robi robotę temu Shishu, bo on nie dosyć, że niszczy Ediego, to jeszcze ma przeszłość na za to. I tak samo jak za to próbuje złapać, znaczy użyć jakiegoś powietrznego ataku, to też ucieka tym. Oj, teraz full combo. 6 hitów. Niestety nie zabczaku mu Ediego. Ani ładuje się, ale tymi punchami harasuje jeszcze teraz Shisha, on ma teraz low HP. No i żaba wraca. Bardzo ładny quick dust użyty. Gdyby tam było to ten shot, jest. No, już nie potrzebował. 3 do 2. Chyba się poddał, nie? Myślę, że nie. Myślę, że chciał blokować, ale po prostu nie zgadł lowa. Może nie wiedział, że invite hell jest lowem. Też mógł. Możliwe, że nie zdążył kliknąć. Nie, raczej psycha siadło. Mamy 3 do 2 w tym momencie. Shishu kontra Cultural Lemur. Obydwoje zawodników na 9 florze. Meczek póki co osobiście uważam bardzo wyrównany. Wifi są po obu stronach. Różnorakie. No zobaczmy. Shishu naciera w tym momencie. O, on ma bardzo ładny ten grab z tego dasha. Lemur musi też na to uważać, chociaż nie wiem, czy jest wyćwiczony, bo ja osobiście... O kurczę, ale go zgrabował! Ale to było strasznie. Jak stary po wywiadówce, nie? To było strasznie koki ze strony, bo gdyby Lemur cokolwiek innego kliknął, to by eksplodował aktualnie. To jest chyba, w ogóle za to One, to jest jedyna postać chyba, na którą opłaca się używać Yellow RC. Żeby w sensie? Odbić Ediego i za to One'a. A. Okay. No tak, żeby zlikwidować mu tego za to. Zawsze chyba tak było opłacalne. Ale to jest jedyna postać, nie? Oj, żaba, jak on się skulił pod tym. Jezu Chryste, żaba go nie dosięgła. Tam próbował kulturalnemu wymaszować chyba to P, ale dwa razy jak nie trzy skontrowany w tym momencie w tej drodze do rogu. No ile jest zbyt duży damage, żeby Lemur mógł jeszcze zrobić. Uważam, że też na Jacko jest mega mocny. Bo też niszczysz miniony. No tak, te miniony też się znikają. Ale za to One to jednak meter mu się ładuje. No chyba, że Jacko ma aktywnego overdrive. Za to jest też więcej damage'u dostaje, on ma chyba trzecią najsłabszą postacią po chipie i mili, jeżeli chodzi o HP. Nie licząc Aski oczywiście, bez many. Także nie jest zbyt szybki, jego double jump jest dziwny, jak można zauważyć, ponieważ zmienia się i powoli lata po niebie. Więc bez jednego to ciężko ma w tym neutralu. Nie ma też niesamowitych zbytnich klawiszy. 4 do 2 tymczasem. No i Cultural Lemur wygląda na to, jakby
Nie radził sobie, przegrywał. No, najlepsze co może zrobić za to, to jest down S, szczerze. Na Sina? Myślisz, że to wygrywa? Na jeżeli chce złapać coś, to albo down H, albo down S. Bardzo ładnie zablokował się teraz. O, patrz na damage! Chryste! On chce go za... Co to było? Lemosz chyba się wkurzył na Shishu. Znaczy to już jest ogółem jakaś trzecia czy czwarta akcja tego typu, gdzie zasłonił się po prostu Edim i skontrolował w ten sposób Shishu. To akurat się już powtarzało, ale no oby częściej dla Lemura, bo to dla niego oznacza dopiero, że jest w stanie cokolwiek zrobić w tym meczu. O, i teraz smaszował tę żabę, kiedy Shishu już był blisko, no i to było niezbyt fortunne dla Lemura. Ależ piękny airgrab, w tym momencie wyskoczył po niego Shishu, no i teraz na tarciu. Grab nie wchodzi od Shishu i żaba wraca do gry. Zobaczmy. Dziwię się, że tutaj nie zmaszował tej żaby Shishu, no ale raz jeden KP. Ultral Lemur, teraz bez Ediego, wchodzi tutaj Shishu, ma jeszcze szansę nie wygrać. Nie da się złapać. Ooooo, Han tu wchodzi! Ja pierdziele, gdzie się na HP tam zostało? On nawet jakby maszało, to by zwyciężył. No, na trade'a zbiegłem mógł pójść, ale kurczę. Nie było już opcji. Zbyt się bał, że dostanie counter chyba. O, ładnie przyśliznął się pod tą żabą. 6P, bardzo ładnie. A i Eddie na tym sobie, cofnięty. Tickle Monster, przez co Simon musi się wycofać. W dobrych momentach zaczął za to skakać, to jest coś, czego mi brakowało na początku. Tak. Ładnie unika tego Elkhanta aktualnie. Shishu. 6P, dwa razy zmaszowane, nie trafia, ale udało mu się przeskoczyć za kulturę Lemura, czego się chyba nie spodziewa. Patrzony mecz z niczego praktycznie, z niczego. 11 hit combo, dobry grab, Mitty nie wchodzi dla za to. Ale co do wrótka. To za mało HP. Low HP w tym momencie Lemur miał Ediego, natomiast... I leci low. 5 do 2. Chyba się spodziewa kolejnego washhead od Shishu. Nie piszcie tego w ogóle, nawet. 6-2 będzie wszyscy. Ja od razu mówię, ja mam to w scenariuszu. Ja uważam, że będzie 2-6. Fucking hell. Nie no, Lemur, nie daj się. Wierzę w ciebie. Ty Lemur faworytem była, to jednak przegrywa. Ogólnie Lemur to chyba aktualnie więcej w Street Fighter gra niż w Guilty Gear, więc może być kind of trusty. Ja mówiłem, że on za dużo to nie gra w Guilty Gear. Ale co no ja dobra, tam wiem? Mnie... Zobaczmy. No dobra, ale Shishu to przez przypadek tu trafił. Jak to przez przypadek? Shishu osobiście uważam, że jest jednym z bardziej zaangażowanych zawodników, jeżeli chodzi o aktualnie o w ogóle wygrywanie tych meczów. No właśnie, kurczę, dziwne jest dla mnie. No, przyznam ci rację, Shishu bierze te mecze na poważnie. Nie to, co większość. Nie to, co ty, Ekortis. No. Ej, mówię Pihara większość. Pihara też bierze na poważnie od niedawna. Tak, od niedawna. Chociaż, no zobaczymy jeszcze, co Pihara będzie. Pihara to zawsze trochę to. Zobaczymy, co będzie przy meczu z Kokonatem, bo Kokonat też widać było, że bardzo dosyć technicznie traktuje tę grę. O, ten DPS nie wchodzi. Ale mu wsadził ten miecz pod żebra, nie? No, dobra. Ja się dziwię, że nie dostał tym 6P. Nie trafia Elkanta, niestety. Zmaszowany typ. Ten grab. Myślę, pewnie Shishu, że sam zostanie zgrabowany, dlatego go użył zwyczajnie, wiesz? On nie trafia i Lemur za późno w ogóle reaguje w tym momencie na to, co się dzieje. Maszowanie. Mitty Elkhunt się nauczył. Nie wiem, no Sin obecnie mi się wydaje, że ma tyle fajnych opcji w ogóle z niczego. Dosłownie DP za free i kontynuacja kombosa. Tak, Sin ma mega dobrze neutral, mega poki, ma damage. Confirmy. On praktycznie z niczego jest w stanie zadać pół HP. Ten grab nie wchodzi. Jest DP? Dlaczego jest tyle nieudanych grabów w tej grze? Nie wiem czemu. Oni specjalnie to robią. Być może. Ten DP znowu użyty na tego overdrive'a. Jest Eddie.
Zabawa Ultimate'a. Leci kolejny. Ultimate. Zabawa wyskoczyła. Dlaczego nie Ultimate? 6-5-3. Yes! Ciszy w ogóle według moich obliczeń to on użył raz Ultimate'a. No, a... W ogóle nie używałem. Aż zauważyłem. Siedził chyba zbyt niepewnie się dzisiaj czuję. Nie trenował sobie Karla Canceli, przez co używała Midasza, żeby podczas skontynuować kombos. Tak, w ogóle na mecz z tobą Ecortis on o wiele częściej używał overdrive'ów. Tak, bo był czas grzany i mówi, że grzał mecze. Ja wszedłem na żywca. A też trzeba powiedzieć właśnie, że dzisiejszy już też jest na żywca, bo on dosłownie ledwo co wrócił obecnie do domu i od razu gra. Tak. Używa tych Karla Canceli, nie czuję się zbyt pewnie. Może tak być. Ewentualnie on stara się używać, ale jeszcze żaden mu nie wszedł. Jak te graby. Tak. Bur zużyty od Lemura. Siszu jeszcze swojego posiada. Nie powinien go aż tak wcześnie marnować, tak jak teraz, bo to były zwykłe puncze. Bez Ediego nie jestem pewien, czy w ogóle Lemur jest w stanie cokolwiek zrobić z tymi punchami. O nie, to będzie duży damage. No ale zobaczmy. Będzie przybicie. Rzuteczcy. O, poczekał. O, było ciekawe poke Edim. Mamy spadek slow motion. Wydajności internetu, ale czekają zawodnicy. A, myślałem, że to u mnie. Ktoś tutaj lag switchuje, ale chyba już jest okej. Okay. Dobra, dogadali się. Krzysiu aż tak trochę żartuje SMH. Chciał 6-2 pewnie. I się wkurzył. O, dobrze, teraz zgrabowany w końcu. Grab wchodzi tutaj od Shishu. Ten grab teraz od Kultura Lemura. Żeby się nie skończyło. Albo DRC w ogóle. Żeby się nie skończyło jak z meczu z tobą, że nagle Lemur wygra tę grę. No, ale była też całkiem ładna historia. I okazuje się, że naprawdę był faworytem. Szczerze nie dziwiłbym się, bo on ma naprawdę mocnego tego za to. Ja czasami też na niego przekrzywam, nawet częściej. Niby ślepy, co? Moim zdaniem powinni, każdy gracz za to powinien wiązać sobie opaskę na oczy przed grą. Tak, powinien z wyłączonym monitorem grać. Baka, ty jesteś teraz w player meczu? W tym roomie naszym? Nie jestem, wyszedłem. A dobra, bo cię na początku widziałem właśnie, bo cię na początku, myślałem, że dalej jesteś. Nie, wyszedłem. A cię tak teraz ścięło, jak mówiłeś, wiesz, po prostu. A, no to git, to ja widziałem. No. Ale to trzeba było uczyć, to wszyscy strzeli. Ślizga zapodał. O. Oj, ten kombos ładnie wykończył w tym momencie Kultura Lemura. No, mam po jeden serduszkach. Match point. To wyglądało jak ten ślizg. Nie wiem, czy kojarzycie, ale iShow Speed ostatnio zasadził na takim meczu towarzyskim w ślizga normalnie Mr. Beastowi i to właśnie tak wyglądało. Nie wiem, czy to oglądaliście, ale to było wielkie wydarzenie. Tak samo to wyglądało. Wyślij mi to potem, jeżeli masz gdzieś. Tak samo to wyglądało, nie? No normalnie sobie wpiszesz w internet. Nie umiem pisać w internet. No to nie zobaczysz. Myślisz, że dlaczego nie umiem KM grać, bo jest OP, mimo tego, że jest OP. Ale w ślizg był przepotężny, nie? Następny ślizg. Counter, następny counter, ślizg. Counter. No, to chyba dużo. Koniec? Okej, okay, ten RC bardzo ładny. Ajej. 6-3. Tak nam się kończy dzisiejsze spotkanie.